Czerwone szaty liturgiczne przypominają nam o tym, że modlimy się dzisiaj za męczenników, przez ich wstawiennictwo, za ich przyczyną upraszamy łaskę dla nas. Ten kolor czerwony mówi nam o krwi, która została przelana, ale też i o miłości, jaką mieli do Chrystusa wtedy, kiedy byli Mu wierni aż do śmierci. Rozeznali, kim jest Bóg, Jego wielkość, Jego wspaniałość. Módlmy się dzisiaj o to, aby Pan Bóg nam też tę łaskę, takiego kroczenia za Nim, takiego kochania Jego, byśmy byli Mu wierni aż do śmierci. Pierwsze czytanie powie o stworzeniu świata, o Bogu, który jest dobry. Święty Paweł Mika i towarzysze, którzy pochodzili z kraju kwitnącej wiśni, jako jezuici oddali swoje życie właśnie za tę miłość. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przepłynęli do ziemi Genezaret i przybyli do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miasta czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. O stwarzaniu na nowo, o odnawianiu tego stworzenia jest dzisiaj w Ewangelii. O ludziach, którzy przychodzili, aby prosić, bo wiedzieli, że Jezus ma wielką moc. Oni Go rozpoznali. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Jeżeli ktoś rozpozna Boga, Jego moc, Jego chwała, jest w stanie do Niego przyjść i prosić. Są takie osoby, które nie mają tej łaski rozpoznania Boga, jaki jest piękny, jaki jest wspaniały. Dlatego często brakuje im wiary. Dzisiaj o tym rozpoznaniu jest trochę w tym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Pamiętam taką historię, kiedyś zostałem wezwany do chorych i w sumie miałem udzielić sakramentów, tak myślałem, ale była to długa rozmowa na temat tego, czy ta osoba w ogóle chce przystąpić do sakramentów, czy nie. Czy ona wierzy w Boga, czy nie. To już była starsza osoba. Natomiast koniec tej rozmowy nie był na tyle pozytywny, że ta osoba zgodziła się przyjąć sakramenty. Taka trochę paradoksalna sytuacja. Przychodzi Pan Bóg, jest na wyciągnięcie ręki z sakramentami. Jest komunia święta, którą można przyjąć. A osoba tak jakby zastanawia się, czy chce, czy nie. Czy zrobi tę przestrzeń w swoim życiu Panu Bogu. Przy sakramencie namaszczenia chorych zawsze zdumiewam się, kiedy czytamy Ewangelię, którą Kościół daje do przeczytania, że nie ma tam fragmentu o wielkich cudach, które Jezus dokonywał. W sumie jest o cudzie, ale większość tego tekstu mówi o wierze, jaką miał człowiek, który przychodzi do Chrystusa i mówi: powiedz tylko jedno słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Jest mowa o wierze. Dlatego, że ta liturgia sakramentu zaprasza nas, żebyśmy wzbudzili sobie wiarę w to, że Bóg, który przychodzi w sakramentach, jest tym, który naprawdę ma moc działania. Kiedy ktoś ma tę moc, rozpozna w sobie też, że chce uzyskać to uzdrowienie, to Bóg jest wtedy w stanie go umocnić na duchu, ale też i uzdrowić na ciele. Widziałem kiedyś też uzdrowienia, pamiętam w tej parafii,
Kiedyś zostałem wezwany do umierającej osoby, do której chodziłem też co pierwszy piątek, ale akurat wtedy sytuacja była trudna. Kobieta faktycznie umierała, odchodziła z tego świata, nie była w stanie się ruszyć i pomodliliśmy się z rodziną. Natomiast później za jakiś czas przychodziłem koło tego domu i mówię, zapukam, zapytam, jak się czuje chora czy rodzina po śmierci, bo tak myślałem, że no dobrze by było, żeby odwiedzić, to jest zapytać. To się okazało, drzwi otworzyła mi właśnie ta chora, która całkiem niedawno leżała w stanie agonalnym. Kiedy też wszystkie modlitwy udzieliłem też od pustu zupełnego na godzinę śmierci, dlatego że było widać, że to był ostatni moment. Natomiast widząc ją siedzącą, zdumiewałem się właśnie tą wiarą, którą miała wtedy, kiedy przyjmowała ten sakrament. Kobieta jeszcze żyła trochę, no z parę lat co najmniej. Potem Pan Bóg ją powołał już do życia wiecznego. Ale świadectwo właśnie tego, że jak przyjmujemy ten sakrament, on naprawdę działa, kiedy przyjmujemy go z wiarą. Szkoda, że wtedy, kiedy byłem z tym sakramentem u tej osoby, która zastanawiała się, czy chce, czy nie chce, nie przyjęła tego sakramentu. Czasami brakuje nam tego rozpoznania dzieł Bożych. Brakuje nam tego, o czym mówi dzisiaj psalmista w psalmie 104. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. On rozpoznał majestat i piękno Boga, który stworzył wiele rzeczy. I patrząc na fundamenty ziemi, na góry, na wody, na strumienie, patrząc na ptaki niebieskie, patrząc na ten wspaniały świat, który Bóg stworzył, On go rozpoznaje. Ze stworzeń rozpoznaje Boga. Pierwsze czytanie mówi właśnie o tych pierwszych czterech dniach dzisiaj stworzenia świata. Jak Bóg jest tym, który kształtuje, a na samym początku jest Bóg. I Bóg, który z miłością postanawia stwarzać dla człowieka. Kiedy zabraknie wiary, zabraknie nam przyjmowania Boga. Oczywiście jakaś historia jest zawsze za tym brakiem wiary. Ten człowiek, którego byłem, miał też ciężką sytuację, miał chorobę. I z powodu tej choroby był zamknięty na łaskę Bożą. Ale jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać, jak dobry, jak wspaniały jest Bóg, to ta wiara jest w stanie czynić cuda i jest wtedy wiarą bardzo mocną w nas. Dzisiaj takim towarzyszem dla nas o poranku jest Paweł Mika, który wraz z towarzyszami, było ich 25, oddaje życie w XVI wieku w Japonii. Wiara rozwijała się tam bardzo dynamicznie. Od czasu Franciszka Xawerego, pierwszego misjonarza, bardzo wiele osób przyjmowało chrzest i był taki złoty okres od 1549 do 1551 roku. Natomiast przez fanatyzm władzy, która nastała, rozpoczęły się wielkie prześladowania. Paweł Mika, jak miał 20 lat, to wstąpił do jezuitów. Jak miał 5 lat, został ochrzczony. W bardzo młodym wieku, wtedy tak młodo nie chrzczono w Japonii. I był katechistą, ewangelizował. I tak mocno chciał głosić tę miłość Pana Boga, że nawet jak już był na krzyżu, bo tak zginął, 26 krzyży ustawiono poza miastem, po to, aby ukrzyżować tak jak Chrystusa, tak i ich, tych, którzy przyznawali się do Niego. I nie zabrakło mu wiary do tego, aby właśnie z krzyża również głosić jeszcze Ewangelię. Tym oprawcom, którzy stawali pod spodem, pod krzyżem, którzy drwili z Niego, z wiary, którzy z nienawiścią poddawali Go też torturom innym tylko po to, aby zniszczyć Jego życie, aby pastwić się też nad Nim. Dzisiaj oni dodają nam też odwagi do tego, aby ta nasza wiara, którą mamy, była wiarą mocną i przez to stawiennictwo ich módlmy się o taką wiarę dla nas. Wiara potrafi czynić cuda. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak ludzie mają wiarę i proszą, aby choć frędzli u Jego szat mogli dotknąć.
dosłownie są takie tłumaczenia, które mówią o jednym frędzlu, który gdzieś, może nawet tym, który się ciągnie po ziemi. Nie wierzą, że kiedy dotkną tego jednego kawałka, to zostaną uzdrowieni. Na koniec historia właśnie takiego uzdrowienia w życiu jednego z zakonników. Chodzi dokładnie o ojca takiego Pawła, który był człowiekiem, w którego rodzinie była choroba. On jest franciszkaninem i zachorowała jedna właśnie z kobiet. Miała dzieci małe, ale choroba była tak ciężka, że ta kobieta, widząc, że no nic się nie stanie pozytywnego z uzdrowieniem, bo nie przychodzi, bo lekarze nie dają szans, sama nawet do męża mówiła: słuchaj, niech będzie tak, żebyś już może sobie znalazł inną kobietę, wychować dzieci nasze, a ja odejdę z tego świata, a ty się zajmiesz właśnie tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo. Wtedy chrzestna wpadła na taki pomysł, żeby w takiej walizce, bo nikt nie mógł przychodzić, przemycić jedno z dzieci, takie najmniejsze, aby zanieść do tej chorej, położyć właśnie na niej, tak aby ją zmotywować do tego, żeby walczyła o życie. I tak zrobili. Siostra, ta właśnie chrzestna Basia, to dziecko przyniosła, położyli to dziecko na niej i kiedy zobaczyła to właśnie maleństwo, to nabrała takiej mocnej woli, żeby walczyć o swoje życie. Lekarze byli zdumieni, jak z dnia na dzień ona odzyskiwała zdrowie, bo miała chęć do tego, aby żyć, aby walczyć o swoje życie. Też modlili się dużo o to uzdrowienie. Ono w końcu przyszło. Niech dzisiaj ta liturgia, świadectwo Pawła towarzyszy też to słowo, umocni w nas wiarę, że dobry Bóg, który stworzył świat, jest również obecny też i dzisiaj i zaprasza, byśmy do Niego z wiarą przychodzili.